Hi. Hi, Lenny. How's the painting coming? Jak ci idzie malowanie? Be honest. Powiedzcie szczerze, co myślicie. Sorry, babe. Przykro mi, ale do mnie nie przemawia. Następny. I think it's very nice. Uważam, że jest bardzo ładny. Chciałoby się go zjeść. Nie dostrzegasz dysharmonii konfliktu pomiędzy człowiekiem i przyrodą? Szczerze mówiąc, dostrzegam tylko bardzo zadowoloną gruszkę. Słowo od mędrca. Zapomnij o sztuce. Trzymaj się planu A. Rzuć się na pierwszego bogatego, który się pojawi. Te zajęcia wiele dla mnie znaczą. Prowadzi je bardzo znany malarz, rezydent. Nie stać go na własne mieszkanie? To znaczy, że wiem, co to znaczy. Kiedyś zawarłem bliższą znajomość z malarstwem. Wielokrotnie widywałem cię przy sztalugach. Proszę, kpij sobie. W swoim czasie byłem niezły. Mogę zamalować każde płótno dowolnym kolorem za 29,95 bez podatku. Coś mi przyszło do głowy. Gdybyś odkurzył swoje artystyczne zamiłowania, mógłby to być mniej destrukcyjny sposób spędzania twoich wolnych chwil. Tych pomiędzy pobudką a zaśnięciem. Wymuszony śmiech. Willy, przyjmuję ofertę. Kate, pozowałaś kiedyś nago? To a propos dysharmonii pomiędzy człowiekiem a naturą. Występują Jestem do niczego. Jestem zerem. Zawiodłem swoich rodziców. Willy, opluj mnie. Przed chwilą wziąłem coś na uspokojenie, gdyby nie to. Co właściwie robisz? Cierpię za swoją sztukę. Czy musimy cierpieć z tobą? Szukam inspiracji. Zastanawiałem się nad odcięciem czegoś. Mogę coś zasugerować? Wiedziałem, że urzędniczyna mnie nie zrozumie. Ja to co innego, muszę dać świadectwo własnym życiem. Za pomocą masła orzechowego? Jeden z tych szczęśliwych przypadków. Zrobiłem kilka interesujących kawałków z makaronu. Chcesz to kupić? 39,95 bez podatku. Szkoda marnować dzieło na takiego urzędniczynę, pamiętasz? Lubię, kiedy ludzie znają swoje miejsce. Niech pomyślę. Może muszę się dłużej podręczyć. Ale jak? Nie dają mi zapałek. Dobrze, będę malował. Tylko mnie puść. Już lepiej. Stop it! Przestań. I'm sorry.
Przepraszam, ale w nocy nie zmrużyłem oka. Jak wszyscy. Kto by pomyślał, że Alf może gwizdać Wagnera przez 8 godzin? Zwłaszcza, że nie ma warg. Dzień dobry, tenorowie. Czyż to nie piękny dzień? Nie, po tym, co przeszliśmy. Chcesz naleśnika, czy nie? Nie, dziękuję. Nie muszę już cierpieć. I skończyłem swoje arcydzieło. Arcydzieło? Czas na odsłonięcie. Zapraszam do galerii. Proszę nie podchodzić za blisko, nie używać aparatu z fleszem, a strażnicy was zrewidują. Miejmy to już za sobą. Zacznę od biografii artysty. Miał tylko 17 lat. Rozumiecie, co to znaczy, a wyglądał lepiej niż ktokolwiek inny. Odsłoń już to cholerstwo. Dobra, ci Amerykanie, pośpiech, pośpiech. Przypomina coś, co widziałam na kursach prawa jazdy. Dziękuję, bałem się, że będziesz kpić. Lin, chyba twój nauczyciel byłby zaszczycony, mogąc to obejrzeć. Aluzja. Przykro mi, do mnie to nie przemawia. Twój nauczyciel jest słynnym artystą. Niech oceni moją pracę. Nie. Czemu? Bo nie chodzisz na jego zajęcia. To mógłby być mój przełom. Bilet, który przeniósłby mnie w inny świat. Na zawsze. Warto spróbować. Wolno mi pomarzyć, prawda? Przepraszam, mam tylko kilka godzin na to, by moja gruszka zapłakała nad losem ludzkości. Wiesz, na czym polega jej problem? Nie ma udręczonej duszy. Dam jej swoją. Co miała na myśli? Bardzo dobrze. Czy pańskim zdaniem dobrze wykorzystuje tę negatywną przestrzeń? Chcę osiągnąć pewną prymitywną wrażliwość. Absolwent akademii. Niech ktoś wezwie ochronę. Wally, bardzo dobrze. Akt. Taki cichutki, nieśmiały. Nie muszę się już o ciebie martwić. Bardzo atrakcyjna. Dziękuję. Co za para. Cieszę się, że was zbliżyłem. Zachowujesz porządek w miejscu pracy. Dziękuję. Czy masz coś, co chciałabyś mi pokazać? Z zasady nie maluję aktów. Popatrzmy. Mogę to wytłumaczyć, choć nie bez naginania rzeczywistości. Słuchajcie, chcę wam coś pokazać. Co wy na to? Powiem wam, co myślę. Musi pan wiedzieć, że to pomyłka. Takie pomyłki nie istnieją. Dostrzegam w tobie coś, czego wcześniej nie widziałem. To odważny, surowy, lecz natchniony obraz. Bardzo dobra rzecz. Mnie bardziej podoba się ten. Nie. Ten umieścimy w drobnomieszczańskim domku. Ale ten wyraża twoją duszę. Czy to szpinakowe fettuccine? Chyba. Wspaniała kreska. Połączyłaś elementy stylistyki Polaka, Rauschenberga, Jonesa i szefa kuchni. Pochlebcy, uwielbiam. Masz się natychmiast wytłumaczyć. Willy, wciąż sprawiasz zawód mnie i Kate.
Wiecie, co on zrobił? Wsadził swój obraz do mojej teczki, licząc na to, że pan Ruben go oceni, zanim się zorientuje. Strasznie głupi plan. Też tak myślałam. Udało się? Wiedziałem, że oglądanie rodziny Bradych nie było stratą czasu. Co powiedział? Zaczyna się zabawa. Mogę mu powiedzieć. Wiedziałem. Nie spodobał mu się. Przepraszam, muszę otworzyć żyłę. Zanim narobisz bałaganu, obraz mu się spodobał. Powiedział, że jest odważny, surowy i natchniony. O radości! O szczęście! Półtora dnia cierpienia się opłaciło. Mam rozumieć, że to mogłoby być uznane za dzieło sztuki? Tak zaczął się upadek ludzkiej cywilizacji. To straszne. Pan Ruben uważa, że mam talent. Co mam zrobić? Jak ty się wplątujesz w tę sytuację? Postąpiłeś bezmyślnie i egoistycznie. Poświęcasz jej wychowaniu całe życie i oto podziękowanie. Źle. Wszystko nie tak. Przywiozłem materiały, o które prosiłeś. Gdzie się podziewałeś? Ja nie mogę tak pracować. Jestem geniuszem. Nie muszę znosić tej niekompetencji. Dzięki. Co w ciebie wstąpiło? Lloyd Ruben uważa mnie za geniusza. Jako taki mam prawo do nieuzasadnionych napadów wściekłości. Przyzwyczajaj się. Dobrze? Chyba wolałem ciebie w roli darmozjada. Skąd się wzięły te wszystkie obrazy? Nagle mnie natchnęło. Odkryłem Luthera Vandrusa. Tańcz z radości. Gdzie ja mam pracować? Czy możesz przestać? Czy wszyscy możecie przestać? Czemu dźwigam to przekleństwo talentu? Ryzykując kolejny napad, spytam, czy trochę nie przesadzasz. To, że spodobał mu się twój pierwszy obraz, obudź się. Kiedyś z pomocą Lloyda będę sławny. W jednym rzędzie z Gauguinem, Picassem, Skeltonem. Moglibyśmy się kumplować i razem jeść obiady. Tacy dostają najlepsze stoliki. Nie sądzę, żebyś mógł jadać z Gauguinem. Może nie od razu, ale zobaczysz. Będę tematem bankietów. Wiecie, co przynosi taka sława? 2 tygodnie w centrum Betty Ford? Dodatkowe uprawnienia, kartki z pozdrowieniami, kubeczki do kawy. O to chodzi w sztuce. Spytaj Garfielda, jeśli uda wam się dodzwonić. Najważniejsze to słuszne pobudki. A teraz przepraszam, muszę dokończyć obraz. Zaczekaj. Nie chcesz wysłuchać profesjonalnej opinii? Wolałabym sobie wykłuć oko. Brak pewności siebie, zły znak. Do niczego. Syf. Trzeba tu przewietrzyć. Lynn bardzo ciężko pracowała. Nie słyszałaś o ujeżdżaniu martwego konia? Zanim się rozejdziemy, kto już czytał recenzję z mojej wystawy? Przypadkiem mam ją przy sobie. Kto przeczyta? Swoją wystawą pan Ruben udowodnił scenie artystycznej Los Angeles, że neoklasycyzm jest wciąż aktualną i inspirującą formą wyrazu. Dziękuję. Gdybym ja to powiedział, wyszedłbym na samochwałę.
Mówiłem, że zakup powyżej 2000 zwalnia z egzaminu. Do zobaczenia. Ellen, chciałabyś jeszcze kiedyś pozować? Masz jakieś kolejne dzieło? Może nie tak odważne i surowe, ale na pewno nie spleśnieje. Jest inne, równie aktualne i na swój sposób znaczące. Gdy ktoś odnajdzie swój artystyczny głos, nie przestanie przemawiać. To dobrze? Omówimy to przy kawie? Moglibyśmy pójść na wystawę. Moja jest niezła. Co za skromność. Obok jest fajny bar z pianinem. Czasem Mel Torm wpada tam i gra. Pochlebia mi pan, ale... Mel jest nieaktualny. Zapomniałem, w jaki przedział wiekowy celuje. Wszyscy neoklasycy są tacy sami. To o odwadze, surowości, natchnieniu. Mówił pan tak sobie, czy moje prace naprawdę się panu spodobały? Spodobały to takie subiektywne określenie. Sztuka to sztuka, nie ma dobrej czy złej. Ale ma pan swoje zdanie, ono się nie liczy. Jest pan nauczycielem, ale kiepskim. Podobno nie ma dobrych czy złych. Pochwalił mnie pan, bo chciał się pan ze mną umówić. Przepraszam, twoje prace mi się nie podobają. Umówimy się? Nie. Nie podobam ci się? Podobać się to takie subiektywne określenie. Co się dzieje? Czemu zrzuciłeś tu swoje obrazy? Przygotowuję wystawę retrospektywną. Alf? Wczesne tygodnie. Zabierz je stąd, zanim przyciągną mrówki. Alf, mam ci do powiedzenia coś, co cię bardzo zainteresuje. Dobra wiadomość? Dla mnie tak. Wyczuwam szyderstwo trzeciego stopnia. Staram się nie cieszyć, ale to takie trudne. Nie bądź małostkowa. Przepraszam. Zgadnij, czyja kariera spłynęła do Rynsztoka? Teraz lepiej. Na dzisiejszych zajęciach pan Ruben pochwalił mój najnowszy obraz. Wreszcie sprawy nabierają sensu. Zaczekaj, będzie lepiej. Okazuje się, że pochwalił mnie tylko dlatego, że chciał się ze mną umówić. Okłamał cię. Przez chwilę omal nie straciłem dla niego szacunku. Co założysz? Jak zwykle nie słuchasz uważnie. Rubenowi nie podobał się twój obraz. Ani twój, ani mój. Dotarło? Chcesz powiedzieć, że dotyczy to mnie? Tak, przykro mi, ale musisz zapomnieć o kubeczkach i obiadach z Gauguinem. Czekaj, jeszcze nie wszystko stracone. Umów się z nim. Mogę się zniżyć do handlu twoją urodą. Zdecydowanie mnie obrażasz. Wypisałam się z jego zajęć. Nie, wróć, błagam cię, błagam. Koniec. Już po wszystkim. Nie mogę w to uwierzyć. Moje życie straciło sens. Wszystko wróciło do normy. Podzielimy się kolą? Popcorn? Moje życie jest skończone. Czemu, czemu, czemu? Co? Mogę wejść? Jak chcesz. Nie przyszedłeś na kolację. Wszystko w porządku? Jedzenie przypomniałoby mi tylko zrujnowaną karierę. Poza tym posiliłem się swoimi wczesnymi pracami.
Chciałam tylko powiedzieć, że chyba powinnam oznajmić ci to w bardziej dyplomatyczny sposób. Ale byłeś taki nieznośny. Będzie mi brakowało tamtych dni. Powrócą. Rozkoszujemy się krótką przerwą. Kiedy zacząłeś fresk? Teraz go pochwalisz z litości. Protestuję. Cofnij to. Jeśli ci to pomoże, wiedz, że jest mi obojętny. Nie bądź protekcjonalna. Czego właściwie chcesz? Gdybyś nie była taką cnotką, byłbym już sławny. To, że sztuka nie przynosi pieniędzy i sławy, to jeszcze nie powód, żeby rezygnować. Wielu artystów nie dożyło sukcesu. To gdzie sens? Sens jest taki. Jeśli lubisz malować, maluj. Jasne. Przeciętność. Oto, czego dziś potrzebuje świat. Nie wystarczą ci powtórki seriali? Być może twoja sztuka jest przeciętna. Widzisz? Zależy ci. Więc czemu go nie dokończysz? Bez oczekiwań, dla czystej przyjemności. Chcesz powiedzieć, że mam spędzić na plecach wiele godzin, męcząc się nad Bohomazem tylko dla jakiejś wewnętrznej satysfakcji? Nie brzmi to zbyt lukratywnie. Poddaję się. Próbowałam. Mam czyste sumienie. Cierpienie. Gdzie sens? Po co ciągnąć to dalej? Wszystko jest puste bez obietnicy gotówki. Że też twoje tandetne obrazy były jedynym chodliwym towarem na naszej wyprzedaży. Jak to mówią, daj publice czego chce. Mówią też, że frajer rodzi się co minutę. I wszyscy mieszkają na naszej ulicy. Policzmy. 13 obrazów za 19,99 bez podatku. To daje nam z grubsza $4 miliony. Raczej $259.35. Powiedziałem z grubsza. Ale się czepiasz. Ochłoń. Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Michał Kwiatkowski, czytał Andrzej Matej.